Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przedmiotem dzisiejszego rozważania jest Prawo Boże. Jest to dziesiąte już studium z cyklu nauk Jezusa Chrystusa. Zapraszam serdecznie. Wraz ze mną dzisiaj uczestniczą w tym studium Kasia, Leszek, Janusz i prowadzący Mieczysław. Zwyczajem naszym jest, jak zawsze, modlitwa, również i teraz poprosimy Boga o Jego obecność, o to, by to, o czym będziemy mówili, było nie tylko błogosławieństwem, ale też zrozumieniem intencji, nauk, tłumaczenia tego, co Jezus Chrystus chciał wyrazić, ucząc ludzi w tamtych czasach. Proszę, Kasiu, modlitwę. Drogi nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci za to, że pragniesz, byśmy to słowo przyjmowali do swoich umysłów, do swoich serc, po to, by nasze życie było szczęśliwsze, po to, byśmy mogli być bliżej Ciebie. Bardzo proszę Cię o Ducha Świętego teraz, byśmy mogli to zrozumieć właściwie, by to, co powiemy, było pokrzepieniem dla nas i dla tych, którzy słuchają tego. Niech będzie chwała Tobie. Cześć, uwielbienie. Amen. Amen. Mówimy o prawie Bożym. Ileż to już tekstów napisano na temat prawa Bożego? Ile tłumaczeń tych tekstów było? A jednak znowu podchodzimy do zagadnienia, które jest ogromnie ważne, ale chcemy je omówić w kontekście tego, jak Chrystus widział prawo Boże. Jak Chrystus je interpretował? To bo Chrystus był najbliżej tego wszystkiego. Zetknął się z naukami rabinackimi, zetknął się z tamtymi szkołami, które wtedy funkcjonowały, no i miał też uczniów. Więc ta konfrontacja nieraz można powiedzieć, że przebiegała, tak mi się wydaje, dość ostro. Ale czy rzeczywiście tak było i na czym w zasadzie polega właściwe zrozumienie prawa? Jak myślicie? Nawiązując do dwojej wypowiedzi, to jak Jezus rozpoczyna w kazaniu na górze mówić na temat prawa w 17 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, widocznie musiały dojść go jakieś pogłoski czy słuchy, że ludzie uważali, że Jezus zmienia coś. Bo jego podejście do prawa było inne niż rabinów i uczonych w piśmie. I pewnie poszła fama, że ten nauczyciel z Galilei, on wszystko chce powywracać do góry nogami. I dlatego Jezus rozpoczyna od tego: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Chcę obalić tę plotkę. Tak sądzę, takie odnoszę wrażenie. To jest fakt, o którym mówisz, prawda, że tak było. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która... Tekst ten jest zapisany w Piśmie Świętym i to w Ewangelii Jana. Prawda? I tam jakby Jezus zwraca uwagę na pewne kwestie, które dotyczą prawa. Prawo nie może być inaczej zrozumiane, właściwie pojęte, jeśli nie ma czego? Miłości. Jeśli nie ma miłości, tak? To może przeczytajmy ten tekst. Proszę bardzo. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Tak. A więc wyraźnie nacisk jest tutaj położony na miłość, tak? I właściwe pojęcie i zrozumienie prawa Bożego. Ale to, co Janusz dotknął, jest bardzo istotne, bo w zasadzie to, co on mówił, wynika, prawda, z tego kontekstu. Jakby najważniejszego. No i dzisiaj, gdy jesteśmy właśnie nawet tutaj w tej naszej dyskusji,
i pewnie nieraz zetknęliśmy się w różnych miejscach, no to prawo jest różnie postrzegane. Jedni mówią, że oczywiście cały zakon obowiązuje i jest ważny. Inni natomiast mówią, że no prawo Boże dobrze, że było, że jest, bo wreszcie jakieś tam normy nam stawia i możemy się do nich odwołać, ale też są tacy, którzy całkowicie to prawo negują. To też zależy od sytuacji, myślę, w jakiej się wychowujemy, w jakiej żyjemy, jak postrzegamy prawo. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa i młodości, że prawo było po to, żeby nas, ludzi, w jakiś sposób zniewolić, tłamsić albo postawić w jednym rzędzie. To były czasy, kiedy w naszym kraju był ustrój trochę odmienny od dzisiejszego, kiedy posługiwać się wiarą czy miłością to było takie trochę niepopularne. I wtedy ja takie przynajmniej miałem wrażenie, że prawo jest po to, żeby człowiekowi dokuczyć. Żeby człowieka w jakiś sposób pognębić. I bardzo często myśmy musieli dużo rzeczy robić, żeby to prawo w jakiś sposób obejść albo unieważnić coś takiego, bo nam ono nie pozwalało żyć tak, jak żeśmy chcieli. Mhm. Czyli prawo nie prowadziło do jakiejś, powiedzmy, wolności, no, myślenia, stosowania się do tego. Mało tego. Myślę, że to się przenosiło, bo to myślę o prawie takim codziennym, cywilnym, prawda, jakie mieliśmy w normalnych, codziennych sprawach ludzkich. Ale to się przenosiło również w jakiś sposób na sprawy chyba Boże też. Jak sobie kojarzę jako dziecko, to Pan Bóg się mi często wydawał taki, który wszystko widzi i w każdej chwili może mnie złapać na złym uczynku. Jakby tylko czekał na to. Ale spróbujmy zacytować to, co Jezus powiedział na temat zmiany czy niezmiany prawa Bożego. Jak dokładnie wypowiedź Chrystusa brzmi w tym kontekście? To jest Mateusz 5 rozdział, 17 werset. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Jeszcze 18. Bo zaprawdę powiadam wam, póki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminą z zakonu, aż wszystko się to stanie. Tak. Tutaj wypowiada Jezus te słowa. No jest to jakiś autorytet? No jest, prawda? Na podstawie Pisma Świętego my dzisiaj wiemy, że to nie jest ktoś, kto pojawił się nagle i zaczął nauczać w Palestynie ludzi. I to zdecydowanie, prawda, jest to ktoś, na podstawie Pisma Świętego to wiemy, że jest to ktoś, kto był jeszcze wcześniej. Na przykład Jan w Ewangelii swojej, pierwszy rozdział 18 wiersz mówi co? Że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił to wszystko, prawda? Tam są jeszcze inne teksty, które możemy zacytować. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz, kim był Jezus, co robił w tamtych czasach. Jest bardzo ważne dzisiaj, że to jest w zasadzie, jeśli chodzi o prawo, to jest kontynuacja. Było na górze Synaj, co? No i jest teraz, w tym kontekście, kiedy Jezus przychodzi. Jest to samo prawo. To nie jest inne prawo. Tak, a więc to jednocześnie jest dowód na to, że Jezus nie miał powodów zmieniać tego prawa. Chociaż gdyby jako jego ustawodawca mógł zmienić, prawda? Ale przyszedł potwierdzić, że to raczej wcale nie jest jego intencją. Tak. A gdybyśmy mogli jeszcze pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz, zacytować. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobała sobie Bogu, Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynią. Tak, a więc mamy ewidentną rolę Chrystusa w czasach, kiedy Izrael podróżował, czy wyszedł z Egiptu i podróżował przez 40 lat przez pustynię i wreszcie wszedł do ziemi kananejskiej.
Więc prawo Boże jest kontynuacją. Jest jakiś początek, kiedy Bóg dał to prawo, no i jest teraz czas, kiedy Jezus Chrystus przyszedł i o tym mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie może przeminąć z tego prawa, aż to się wszystko stanie, prawda? Czyli niebo i ziemia nie może przeminąć, prawda? Całe prawo obowiązuje przez cały czas, kiedy istnieje niebo i ziemia. Więc widzimy prawo Boże jako coś bardzo ważnego, miarodajnego. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na pewną rzecz, bo tak, wspomnieliśmy troszeczkę w naszej dyskusji na temat sytuacji, kiedy Chrystus przychodzi, no i ma uczniów swoich, ale też wokół Niego gromadzą się inni, oprócz tych 12. Później mamy 70 uczniów i jeszcze innych uczniów, a więc tłumy się gromadzą. I widać, że Chrystus jest wielkim autorytetem dla ludzi. Ludzie chodzą za Nim. No i teraz mamy konsternację, bo mamy rolę uczonych w Piśmie, faryzeuszy, saduceuszy, pojawiali się też Herodianie, kapłani, prawda? I Jezus Chrystus z tymi, którzy chcą Jego słuchać. I tu mamy pewne takie jakby, nie wiem, trudności ze strony uczonych w Piśmie, by zrozumieć to, co Jezus Chrystus mówi. Dlaczego tak jest? Zauważacie te teksty z Mateusza, 5 rozdział od 21 wiersza. Przecież to są teksty, które też dotyczą prawa, prawda? Tego prawa moralnego 10 Bożych przykazań, tak? Ale też tam wzmiankowane są i inne prawa, prawa mojżeszowe. Ale przede wszystkim jest nacisk położony na prawa z dwóch tablic, prawda, które zostały dane na górze Synaj. O tym podyskutujmy, bo to jest bardzo ważna działka dla nas dzisiaj. To właśnie dziwne, że ci, którzy byli nauczycielami w Izraelu, mieli wyjaśniać prawo Boże i uczyć, jak ludzie mają w życiu postępować, bo tego uczyły Boże przykazania, uczą. Wzajemnych relacji między Bogiem a ludźmi, a ludźmi między sobą. I teraz, kiedy Chrystus przychodzi, to do faryzeuszów zwraca się bardzo taki mocny sposób. Jest to zapisane w Mateusza 15 rozdziale i tam w wersetach 3 i pozwolę sobie 3 werset i 6 przeczytać. On zaś odpowiadając, rzekł im: a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Czyli co im powiedział, że mieli wykładać prawo, a tu nagle oni wprowadzili jakieś przepisy, które nie tylko, że nie są Bożymi przepisami i własnymi, ale się nie zgadzają zupełnie z tymi, których oni powinni nauczać. I werset 6. Może troszeczkę wcześniej. To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest dane na ofiarę. Nie musi czcić ojca swego ani matki swojej. Tak oto unieważniacie Słowo Boże przez naukę swoją. Czyli wprowadzili taki zwyczaj, jeżeli ktoś powiedział, że swój majątek, czy tam jakąś to, co się należało być, miało rodzicom na pomoc, na świątynię, na dar, no to wtedy już nie muszą pomagać rodzicom. Tak, dotknąłeś ten temat właśnie, który w zasadzie wybiega troszeczkę w przyszłość, ale dobrze, że dotknąłeś, bo nawiązałeś do kwestii też takich rodzinnych. No, w starożytności można było kombinować na różne strony. Nie było systemu emerytalnego. Nie było systemu emerytalnego. A dzisiaj nie można kombinować? Też można. No. Powiedziałem to, powiedzmy, w starożytności, dlatego że, żeby później odnieść się do współczesności, prawda? Ale faryzeusze czy kapłani często wykorzystywali sytuacje rodzinne. Na przykład syn pokłócił się z rodzicami. Jak pokłócił się z rodzicami, to mógł złożyć tą tak zwaną przysięgę. Powiedział korban, nie? Czyli to, co Leszek czytał. To, co należy się dla ojca i matki, by ich wspierać, pomagać, tak? No to ja oddam na świątynię. Kapłani mogli potrzeć ręce i tak dalej. To byli bogaci. Bo z religii można było czerpać zyski, prawda? I to, co mówisz, starożytności może i we współczesności też ma miejsce, prawda? Bo to jest najlepsza działka dla biznesu dzisiaj. Ale
Tak było wtedy, tylko pytanie jest takie, co zrobił potem młody człowiek, którego sumienie ruszyło? I tutaj Jezus właśnie bardzo mocno zwrócił uwagę na to, co było odczytane. Ale gdy jesteśmy przy tych sprawach, no to może przeczytajmy też 23 rozdział Ewangelii Mateusza. 3-5 wiersz. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Tu jest mowa o nauczonych w piśmie i faryzeuszach. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich i tak dalej, i miejsca, i pozdrowienia. Tak jest, tak jest. No, ale jeszcze są inne teksty, 22 po 28, 23 po 28, jeśli można, przeczytajmy jeszcze. Może Kasiu, przeczytasz? I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. No właśnie. Tak. Jak mamy rozumieć prawo Boże w tym kontekście? A zobaczmy, jak rozumieli uczeni tamtych czasów. Uczeni żydowscy. No bo tu Kasia przeczytała, zaniedbujecie co? Miłosierdzie, co jeszcze? Sprawiedliwość i tak dalej. No wiadomo, że przez samo prawo nie da się widzieć, prawda, tej sprawiedliwości i miłosierdzia. Ale zauważyliście tutaj w tych tekstach, że mimo iż Chrystus mówi o prawie, to mówi jeszcze o czym? O Ewangelii mówi, prawda? Przecież w tych tekstach pojawia się Ewangelia, czyli ta dobra nowina o tym, jak zrobić, żeby było inaczej. Prawo domaga się czego? Śmierci, nie? Na przykład zabił kogoś, musi być ukarany. Ale Chrystus przyszedł i oznajmia ludziom, że jest jeszcze coś, by z tej trudnej sytuacji wyjść, prawda? Bo tu nie tylko jest kwestia na przykład zabicia kogoś, czy zamordowania kogoś, ale na przykład obgadania kogoś, nie? Oczywiście. Tak. To jest, myślę, to jest wszystko. Jezus zwraca uwagę na ducha, a nie tylko na literę. I to jest ważne, że nie po to są stróżowie prawa, żeby złapać przestępcę, tylko po to są stróżowie prawa, żeby obronić obywatela. Po to jest zakon dany przez Boga, żeby grzesznika, nie żeby grzesznika złapać na grzechu i móc potępić, tylko po to jest dany zakon przez Boga, żeby człowieka uchronić przed grzechem. I to zasadnicza jest różnica w tym, z której strony my na to patrzymy. No właśnie. Ja chciałbym jedną rzecz jeszcze do tego dołożyć. Otóż w Mateusza 5 rozdziale, tam w wersetach 21, czytamy coś takiego. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Werset 22. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Co w tych tekstach takiego rzuca się mocno w oczy? To, że Jezus absolutnie nie unieważnia prawa, ale mało tego, idzie jak gdyby o krok dalej. Pokazuje, jaka jest istota tego prawa. Pokazuje, jakie jest sedno tych przepisów, które dostał w takiej skróconej formie, jakim jest 10 przykazań Bożych, zostało dane Izraelitom, co tam faktycznie jest. I to było coś rewolucyjnego. Dlaczego zazwyczaj to było tak, jak był nauczyciel? No, miał tam kilku uczniów, a tu szły setki, tysiące ludzi za Jezusem. Co było takiego rewolucyjnego? No właśnie to, sedno prawa, czyli miłość. To, czego nie mieli pozostali. No właśnie. Rzeczywiście według tych praw dowiadujemy się, że
życie człowieka może wyglądać inaczej. No, Jezus stawia tutaj bardzo ciekawe wyjaśnienia, daje możliwość wyjścia z danej sytuacji. No nie tylko to, co Leszek czytał, ale przecież tam jest kwestia cudzołóstwa, prawda, i odpowiedzialności za nie, ale Chrystus mówi, no wy mówicie o cudzołóstwie, czyli już o uczynku spełnionym. Natomiast Chrystus zwraca uwagę na to, co powstaje w myślach, prawda? To jest profilaktyka po prostu. Prawo Boże jako to, które przeciwdziała, które ma uczyć, które ma w jakiś sposób prowadzić do tego, żeby człowiek żył po Bożemu, a nie po to, żeby dopiero go potępić, jak zgrzeszy. Tak. Profilaktyka? No nie zgodziłbym się jednak z tym określeniem, bo prawo samo w sobie nie zapobiega temu, że tak się dzieje. Podstawa leży jak gdyby gdzie indziej. To jest właśnie braku miłości do bliźniego. Bo gdybyś miał miłość do bliźniego, tych rzeczy byś nie czynił. I to chciał Chrystus powiedzieć ludziom, którzy się będą... No tak, znaczy bo... Więc chciałem dokończyć tylko, że w tym momencie prawo spełnia funkcję lustra, które nam pokazuje, w jakim jesteśmy stanie. Znaczy, no oczywiście, można by tu się było... Więc nie jest to profilaktyka, tylko stan aktualny i czego jeszcze nam brakuje. No ale jeżeli nie zobaczymy, że jesteśmy chorzy, to się nigdy nie wyleczymy, to prawda. Myślę, że to jest istotne, że prawo ma pokazywać ludziom drogę, jaką mają podążać, żeby nie zgrzeszyć. Znaczy się, bardzo często prawo jest postrzegane przez ludzi inaczej, jako środki zakazujące albo nakazujące. Ale jest to też w pewnym sensie właściwe, istotne, żeby my wiemy, że to wolno, ale tego nie wolno. I w tym momencie, jeżeli będziemy w jednokierunkową ulicę skręcali, to popełnimy, możemy się narazić na niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że znak stoi, to jedziemy w drugą stronę, a nie skręcamy w tą ulicę, gdzie nie ma ruchu w naszym kierunku. Mhm. Ale zobaczcie, prawo Boże określa, prawda, grzech, mówimy to, nie? Ale interpretowanie prawa Bożego tylko w tym kontekście jest błędem, nie? No bo jeśli prawa Bożego nie zrozumiemy w kontekście misji Chrystusa, Jego miłości, to wszystko inne nie ma znaczenia. To na przykład, tak. Jeśli coś kiedyś, na przykład źle zrobiliśmy, to znaczy, że co? To kiedyś jest ważne? Czyli przeszłość jest ważniejsza od teraźniejszości? Czy przeszłość z teraźniejszością może się uzupełniać? Pamiętam z historii taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy w czasie II wojny światowej wojska brytyjskie poniosły klęskę pod Dunkierką i byli tacy ludzie, którzy chcieli rozliczać tych, którzy byli przywódcami, inicjowali, prawda, tą Dunkierkę, to Winston Churchill w tym kontekście powiedział coś takiego. Jeżeli zainicjujemy walkę pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, to stracimy przyszłość. I mając na uwagę prawo Boże, musimy też patrzeć w tym kontekście, co Bóg chce uczynić dla nas. Bo czyż prawa Bożego nie łamiemy? Łamiemy. Ale Bóg w swej łasce nadaje nam co? Status jakich? Niewinnych. Niewinnych ludzi, prawda? Jeśli tylko do Niego przyjdziemy, zwrócimy się, prawda? Świadomi tego, że nasze dusze i serca są grzeszne, przychodzimy do Boga, Bóg nas uwalnia. To chyba była ta właśnie różnica pomiędzy tym, co Chrystus chciał powiedzieć, tak, uczonym w Piśmie, a nimi samymi, którzy przecież spisali tak wiele traktatów na ten temat, po to tylko, żeby ludzi co? Podnosić na duchu, czy ich pognębić? Pognębić, tak. Oczywiście, że tak. Znaczy się pokazać, że ja jestem świętszy niż wy. Tak. Znaczy, to były specjalne też metody utrzymania w posłuszeństwie poddanych albo społeczeństwa. Kiedy, prawda, żeby zapanować nad pospólstwem czy nad narodem, to trzeba było odpowiednie metody prowadzić, żeby utrzymać ten lud w ryzach.
Tak, moi drodzy, zwróćmy uwagę jeszcze na kwestię przykazania, które obowiązuje, które zostało wyłuszczone przez Chrystusa, jakby wyjaśnione w pewnym sensie w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział 27 wiersza. Tam jest kwestia cudzołóstwa. A więc ruszone jakby przykazanie, które zostało dane na górze Synaj, tak? To jest siódme przykazanie, ale w zasadzie to siódme przykazanie łączy się z przykazaniem dziesiątym. I ono mówi o pożądliwości i tak dalej, o małżeństwie. Tak. Może to przeczytajmy w takim razie. Bo tak, siódme przykazanie mówi nie cudzołóż, tak? Tak. Tak, i to jest zapisane w księdze drugiej Mojżesza, 20 rozdział, tak? Ale też tutaj mamy w Ewangelii Mateusza jakby powtórzone pewne rzeczy, do których się Chrystus musiał odwołać, widząc, jakie są interpretacje na ten temat. Na co zwrócił uwagę w tym momencie? Tekst, na który powołuje się Jezus, napisany w drugiej księdze Mojżeszowej 20:14, jest bardzo krótki i jednoznaczny, nie cudzołóż. No tak. Ale dziesiąte przykazanie jeszcze rozszerza to, prawda? Dalej. Tak. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Dobrze, że to ostatnie zdanie dopowiedziane, bo dzisiaj byśmy osła ani wołu może nie pożądali, ale dużo wielu innych rzeczy. Tak. No i może z Nowego Testamentu przeczytajmy. Też podobną kwestię, do której Jezus się odniósł. Mateusz 5 rozdział, werset 27 i 28. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. No właśnie. Więc popatrzmy, jest rozszerzenie tego przykazania, prawda? Jest tu znowu jakby przeciwieństwo tego, co faryzeusze nauczali, czego nauczali w świątyni. To jest dzisiaj chyba przykazanie bardzo, bardzo newralgiczne, bym powiedział. Bardzo problematyczne. Jak go przestrzegać tak, w takim rozumieniu, jak Jezus powiedział, w naszych warunkach, w naszej sytuacji? To jest naprawdę... I zazdrościć można muzułmanom, czy tym, którzy żyli dawniej w narodzie izraelskim, którzy mieli takie sposoby, którzy zresztą mają do dzisiaj takie sposoby na niewiasty, że chodzą ubrane osobno i tak dalej, i tak dalej. W porównaniu z tym, co się dzieje na ulicach i na każdym kroku w cywilizowanym świecie współczesnym. Mhm. Ale zobaczcie, to co ty, Janusz, mówisz i jakby stawiasz poważny problem, no. Mi stawiasz poważny problem z tym tekstem, to możemy odwołać się do innych kwestii, które mówią o tym, a to jest 19 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest 19 rozdział Ewangelii Mateusza. I tam kwestie dotyczące tej sprawy wyjaśniają to jakby. Myślisz o rozwodzie, tak? Tak, myślę o rozwodzie, ale myślę o tym, co Jezus powiedział wtedy uczniom, gdy oni powiedzieli mu, 19 rozdział, 10 wiersz, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. No. A co Chrystus powiedział? A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Komu jest w takim razie dane pojąć tą sprawę, żyć według tego, co Jezus Chrystus mówi, gdy mówi o myślach, o spojrzeniach, tak. O oczach. Mówi, lepiej gdybyś wyjął oko swoje, prawda, niż robił te rzeczy albo odciął swoją rękę, niż znowu coś tam przez nią wykonał. Dlaczego to Chrystus mówi? No bo tak jak mówiliśmy o zakonie, o prawie, że właściwe zrozumienie prawa może mieć miejsce tylko kiedy? Kiedy rozumiemy je poprzez Chrystusa Pana, Jego miłość. Tak. No i tu jednak widać tą prewencję.
tak. o której mówiliśmy, tak? Że jednak Chrystus chce zapobiegać i mówi, że to skutek to już jest grzechem, tak? Ale możesz zrobić coś wcześniej, tak? Czyli, no nie wiem, mówi tutaj o oku i nie tylko odnośnie, ja to widzę przynajmniej, nie tylko właśnie odnośnie tego cudzołóstwa, ale właśnie tego przekazania, którego mówiliśmy o pożądaniu, bo możemy pożądać cokolwiek, tak? Nie wiem, czyjegoś samochodu, domu, obojętnie czego. I Chrystus mówi, ja przynajmniej tak to odbieram, żeby panować nad tym. Czyli nad tym, co nad naszymi myślami tak naprawdę. No bo czy oko, jeżeli coś widzi, ale głowa pomyśli, tak? Więc myślę, że tu bardzo ważna jest ta rzecz, żeby kontrolować tak naprawdę swoje myśli. Bo to jest, na innym miejscu jest zresztą powiedziane, tak? Że to rodzi się gdzieś tam w naszej głowie i to powoduje później grzech. Oczywiście, to być może rozszerzamy bardzo temat dzisiejszego studium, ale żeby kontrolować myśli, to nie znaczy, że trzeba je do klatki zamknąć albo, prawda, założyć przeciwsłoneczne okulary, żeby nie, na oczy nie widzieć, żeby tak ciemne były, tylko po prostu trzeba coś tym myślom dać takiego, żeby były zajęte i żeby były przepełnione pozytywnymi i pożytecznymi rzeczami. A nie musiały gonić za ułudą i za tym, co jest grzechem. Dokładnie. Zauważcie, że jeżeli na przykład ludzie zaczynają zastanawiać się nad swoim problemem, to tak. Na początku on jest taki. Im więcej nad nim myślą, im więcej roztrząsają ten problem, nagle okazuje się, że to jest taki problem, że nie da się go w ogóle pokonać. Tak samo jest z tymi myślami. Jeżeli zacznie się od patrzenia, ale jeżeli nie skontrolujemy tego, jeżeli tak. Nie damy odpowiednich myśli, urośnie to właśnie do takich olbrzymich rzeczy może urosnąć. Tak jest, proszę. Ja bym powiedział coś takiego, bo to jest z doświadczenia, wiem jak to jest. Po prostu, jeżeli mam z czymś problem, powiedzmy, jest to jakiś grzech, jakaś taka rzecz, to nie chcę tego czynić. I chyba żaden z nas nikt nie chce grzeszyć. Natomiast im bardziej staram się myśleć o tym, żeby nie grzeszyć, czy tym bardziej skupiam się na tym grzechu, tak. Im bardziej grzeszę. Więc gdzie jest ta... O czym tu Chrystus mówi? Jeżeli masz rękę, która cię gorszy, odrzuć ją, oko, wyłup. Czy Jezus faktycznie oczekiwał takich zachowań od swoich naśladowców? Tam tekst był, tak. Który powiedział, że Jezus to mówi, ale tylko nieliczni to zrozumieją, o co tu chodzi. Myślę, że jakbyśmy się odwołali na przykład do spotkania Jezusa z Nikodemem. Co mu tam powiedział? Musisz się na nowo narodzić. I Bóg wielokrotnie w Starym Testamencie i w Nowym mówi o nowonarodzeniu człowieka, o tym sercu mięsistym, które Bóg ofiaruje człowiekowi, że my sami z własnych inicjatywy, z własnych sił nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć grzechu. To jest, może przyjść tylko z drugiej strony, od Boga. Tak, oczywiście. Więc widzimy, że zrozumienie tego prawa przez uczonych w piśmie było takie, że można było tylko przyglądać się, czego ludzie nie robią dobrze. Przyłapać ich na czymś i po prostu ukarać. Prawda? No, w pewnym stopniu to dawało jakieś efekty, bo przykładu odstraszania, prawda, jak chodził jeden ślepy czy drugi bez ręki, to inni się bali tego i starali się, że to tak robić, żeby ich nie złapali przy tym. Mhm. Tak jest. A więc widzimy, co daje system pełen reguł, różnych przepisów ceremonialnych. System, który jest pozbawiony czego? Łaski, zrozumienia właściwego życia ludzi. System, który patrzy tylko w siebie,
a nie za siebie i nie przed siebie, prawda? Dokładnie w takim systemie się wychowaliśmy, przynajmniej my, Mietku. Kiedy wszystko polegało na tym, że ten system miał człowieka tak ograniczyć, żeby nic nie mógł, a myśmy musieli wszystko robić, żeby mimo wszystko coś zrobić. Tak musieliśmy obchodzić to, takie sposoby wynajdywać, żeby te prawa, które były durne i głupie, mimo wszystko obejść i żeby się nie dać przy tym złapać. Tak jest, tak jest. A więc, moi drodzy, jak wygląda w zasadzie, podsumujmy to jeszcze jakby, jak wygląda w zasadzie pojęcie istoty prawa, którą Jezus jeszcze Chrystus pokazał? Chciałam się odnieść jeszcze do twojej myśli, dlatego że jak przeczytamy sobie Psalm 119, to tam praktycznie, to jest najdłuższy psalm w Biblii, a rozprawia o prawie Bożym. Tak. Mówi naprawdę tutaj autor i wychwala, i rozmyśla nad nim, tak? I mówi w końcu, słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Czyli to jest, to nie są te właśnie jakieś tam prawa durne, jak powiedziałeś, tylko to są prawa, które dają mądrość, które dają życie i które tak naprawdę mają jeden cel. Cel skierowania uwagi na Chrystusa tak naprawdę. Bo faryzeusze właśnie tu jakby minęli się z tym w swoim przestrzeganiu prawa, że widzieli zakon jako coś, co im daje zbawienie tak naprawdę. I teraz myślę, istotne jest w tym, żebyśmy może przestali mówić o faryzeuszach czy uczonych w piśmie, ale zaczęli mówić o nas, braciach chrześcijanach, którzy bardzo często tego samego się chwytamy, twierdząc, że to prawo Jezus unieważnił, zmienił, przybił do krzyża. To bracia, my się tylko miłujmy, prawda? I żebyśmy nie popadli w tą skrajność taką, która doprowadzi nas może znowu do ruiny, że nie będziemy w ogóle wiedzieć, jak postępować w swoim życiu. Tak, ale często jest też taka jakby myśl, czy zrozumienie tego prawa, że prawo zapewni nam wejście do nieba, przestrzeganie prawa. A to jest nieprawda. I na podstawie... Dwie skrajności. Tak, i właśnie na zakończenie naszych rozważań poruszmy kwestię jeszcze tego młodzieńca, tak, który przecież przychodzi do Chrystusa. Co mam robić? Tak, i mówi, co mam robić. Prawda? Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Prawda? To jest pytanie takich ludzi, którzy właśnie starają się wszystkimi siłami przypodobać się prawu i wypełnić go skrupulatnie. Ale tym wszystkim trzeba zachować tę miłość, o której mówiliśmy. No właśnie, króciutko tak, wiecie, bo tam naprawdę są świetne rzeczy. Pierwsza rzecz to ta, co mówisz, Janusz, a druga rzecz jeszcze jest inna. No ja myślę, że można sobie zadać pytanie, na kim on tak naprawdę polegał? Mhm. On polegał na tym, co miał. Tak. Na tym, co miał i na tym, co robił. I myśl Chrystusa nagle, że ma to wszystko rozdać, dotknęła jego egoizmu, jego ego. Bo no, to mu jakieś bezpieczeństwo gwarantowało i teraz tego miał się pozbyć. Więc problemem jego było to, że tak naprawdę nie był gotowy Chrystusowi poddać wszystkiego. No tak, dobrze, to ostatnie zdanie istotne jest tym wszystkim, bo wiemy, mamy też takie przykłady ludzi, którzy oddawali wszystko po to, żeby uzyskać aprobatę otoczenia. I że tam sobie na boku trochę zostawili, prawda, ale chodziło o to, żeby uzyskać poklask społeczeństwa i najbliższych. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale w tych tekstach ja wyszukałem trzy rzeczy bardzo istotne. To jest pierwsza rzecz, o której Chrystus mówił, to jest przestrzegaj przykazań. Jednak mówi przestrzegaj przykazań i mówi mu których, tak? On twierdzi, że przestrzega, tak jakby uważał albo sądził, że za przestrzeganie przykazań będzie zbawiony. Ale druga rzecz... A proszę jeszcze do tego dołożyć taką myśl, proszę, że które on przykazania wymienił Chrystus? Tak. Wymienił te, które odnosiły się do człowieka. Miłości bliźniego. Czyli czci ojca i matkę, nie zabijaj, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, nie cudzołóż, nie kradnij. Wszystkie w stosunku do bliźniego.
Tak jest, to jest ważna też myśl. Ale druga rzecz, którą mi przypadła tam do gustu, to jest rzecz ta, gdy on zasmucony odchodzi od Chrystusa. Dlaczego odchodzi? Bo Chrystus mówi mu tak. 19 rozdział, 21 wiersz Ewangelii Mateusza. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogi, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Druga rzecz to jest, znaczy ja bym to postawił jako pierwsze, naśladuj mnie, Chrystus mówi. Tak. Mówi mi dzisiaj, nam mówi dzisiaj, wszystkim ludziom mówi, naśladuj mnie, a zrozumienie przykazań Bożych, czy naśladowanie, poprzez naśladowanie te przykazania będą przestrzegane. Czyż nie tak? No czasem, żeby naśladować Jezusa, trzeba usunąć pewne przeszkody, które nas przed tym wstrzymują. Tak jak tego młodzieńca, ten majątek pewnie przed tym wstrzymywał. No na pewno wstrzymywał, tak. I jest jeszcze trzecia rzecz. Ja chciałem też tylko słóweczko dorzucić do tego, że właśnie to, że Jezus akurat te przykazania wymienił w stosunku do bliźniego, a później jaka recepta była na to? Właśnie rozdaj to, co masz, pójdź za mną. Czyli on jednak to, co miał, kochał bardziej niż jednak ludzi. Tak jest, tak jest. I Chrystusa. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest kwestia tego, co zostało w 16 wierszu powiedziane. Myśmy to pamięciowo podkreślili. Kwestia żywota wiecznego. Tam jest greckie słowo aionios, które nie oznacza wyłącznie życia w wieczności, ale przede wszystkim życia, które pasuje do Boga. Albo jest podobne charakterem do Boga. A życie, które pasuje do Boga, nie zwraca uwagi na reguły, ceremonie, na te wszystkie rzeczy, tylko życie podobne do Boga jest takim życiem, jakie Bóg nam pokazał. To znaczy co? Pełne miłości. Bóg nam przecież tak wiele dał. Prawda? I to jakby przechodzi na nas, my powinniśmy być tacy sami wobec ludzi. Bóg wiele dał dla ludzi, my powinniśmy też dać wiele dla ludzi. I Chrystus uczy tego, przychodzi i mówi, jaka powinna być interpretacja Bożego prawa. To nie na zasadzie takiej, że ja będę drżał, bał się, że to jest prawo, że nie będę zbawiony, albo starał się z własnych sił, prawda, przestrzegać tego prawa. Ale gdy ja przyjdę do tego pod te tablice kamienne w obecności Chrystusa, to naprawdę prawo staje się dla mnie zrozumiałe. Moc z Chrystusa spłynie na mnie i będę mógł to prawo właściwie przestrzegać. Ostatnie zdanie, Leszku. Jeżeli Chrystus stanął pomiędzy zakonem, słusznymi jego żądaniami, a sprawiedliwością, czyli śmiercią, jeżeli będziemy patrzeć poprzez Chrystusa na prawo Boże, to zobaczymy co? Charakter Boga, jego wielką miłość do człowieka, bo Syna swego dał, a Chrystus złożył dobrowolnie tę ofiarę i możemy tam dostrzec całą głębię tej miłości, o której Jezus mówił, pokazując, jakie faktycznie znaczenie mają te poszczególne przykazania. Tak, dziękuję wszystkim za rozmowę, jaką mogliśmy tutaj przeprowadzić na temat prawa Bożego. Może podziękujmy Bogu za to, że możemy dzisiaj nie tylko prawo Boże rozumieć, znać, ale przede wszystkim przestrzegać je poprzez naszego Mistrza, Pana Jezusa Chrystusa. Janusz, proszę o modlitwę. Dobry Boże, chcemy Tobie dziękować za Twoją troskę o nas, o nasze życie i Twoje oczekiwanie, abyśmy byli razem z Tobą w niebieskiej Ojczyźnie. Po to nam dałeś Twoje prawa, aby nas strzegły, aby nas prowadziły, aby nas uczyły, jak mamy to osiągnąć, jak mamy żyć i odczuwać miłość do Ciebie, jak mamy odczuwać miłość do bliźnich, aby to było naszym głównym celem i treścią naszego życia. Pozwól, Panie, abyśmy to zrozumieli, abyśmy to wyczuli i abyśmy to pokochali na zawsze. Na zawsze, aż do czasu, kiedy będziemy w Twojej niebieskiej Ojczyźnie.
Spraw, Panie, aby to się stało jak najszybciej. Prosimy Ciebie o to i dziękujemy za wszystko jednocześnie. Amen. 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 Dziękuję za uwagę wszystkim, którzy wraz z nami uczestniczyli w tym spotkaniu. I zapraszam serdecznie na kolejne studium, tym razem dotyczące sabatu.